Starostwo Powiatowe w Kłodzku wspólnie z gminą Kudowa-Zdrój i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zorganizowało już po raz ósmy prezentację zespołów ludowych Ziem Pogranicza Róża Kłodzka, które odbyły się w skansenie w Strążnej. W tym roku przybyło na ósmą już prezentację zespołów ludowych Ziem Pogranicza 9 zespołów. Miało być ich więcej, niestety, no czynniki niezależne od nas sprawiły, że dwa zespoły nie dojechały. Dlaczego Róża Kłodzka? Proszę Państwa, Róża Kłodzka jest symbolem ziemi kłodzkiej, a więc jakże inaczej mógłby się nazywać festiwal, który tutaj się odbywa i który gromadzi zespoły ludowe, czy prezentujące twórczość ludową właśnie stąd. Uczestników i gości tradycyjnie przywitał starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń. To, co robimy na naszym terenie, a mam porównanie z innymi powiatami, to jest coś wspaniałego. Te nasze koła gospodyń, ci nasi wspaniali strażacy, ochotnicy, którzy tyle robią, to jest naprawdę coś, co jest naszą wartością. I oby nigdy nie zginął duch w narodzie, a mam przekonanie, patrząc i słuchając naszych zespołów, że tak się nigdy nie stanie, także trzymam za Was kciuki, niech wygra najlepszy i wszystkiego najlepszego. Przegląd zespołów ludowych oceniało 9-osobowe jury, którego przewodniczącym był senator RP Stanisław Jurcewicz. Naród bez tradycji, naród bez kultury ma bardzo słabe korzenie. W związku z tym ta rola po części jako jurora, za co chcę podziękować organizatorom, bardzo, bardzo inna jak w codziennym życiu. Natomiast byłem kiedyś, tańczyłem kiedyś te tańce nasze narodowe, pieśni narodowe. W związku z tym bardzo, bardzo gratuluję tym, którzy nie muszą, a chcą to czynić, pokazują te nasze korzenie. Każdy zespół miał do zaprezentowania 2 lub 3 utwory ludowe. Po raz pierwszy w przeglądzie zespołów ludowych brały udział 2 zespoły z Kudowy-Zdroju, takie jak zespół Agawa, którego kierownikiem jest Andrzej Biliński. Zespół działa przy Związku Emerytów i Rencistów w Klubie Seniora w Kudowie-Zdroju. Drugim zespołem z Kudowy-Zdroju był zespół Hejszowina, który działa od marca 2013 roku. Zespół powstał z potrzeby wspólnego śpiewania, a głównym impulsem założenia zespołu była chęć ocalenia i prezentacji pieśni ludowych. Uciekaj, nie czekaj, bo cię zastrzeli. Wśród występujących zespołów był również zespół góralski Harnaś z Radkowa, który już był laureatem tego konkursu w 2010 roku. Kultura ludowa to nie tylko powielanie piosenek anonimowych autorów sprzed paru wieków, ale również tworzenie własnych, oryginalnych piosenek odnoszących się do czasów teraźniejszych. Przykładem takiego zespołu, który posiada taki repertuar, był zespół Szalejwianki z Szalejowa Dolnego, który znany jest w naszym kraju z występu w programie Mam Talent. Poszliśmy pod drzewo i jojo tam przytulał i pomału rozgrzewał. I jojo tam przytulał i pomału rozgrzewał. Troszeczkę chcemy być inne, bo bardzo dużo się powtarza tych ludowych piosenek. Jak jest jakiś festiwal, to przeważnie po parę piosenek się powtarza takich samych melodii. No dużo mnie tutaj ludzi zaczepia właśnie na tym festiwalu, że im się podobała piosenka o listonoszu. Tą melodię to miałam taką płytę włoską. Po włosku śpiewali, ale melodia mi się taka podoba, taka ludowa. Krówki mniej już mleka dają, no i coraz krótszy dzień. Ptaki też już odlatują i już milknie ptasi śpiew. W ciepłych krajach przezimują, wrócą wiosną w strony swe. Nietypowy występ miał zespół Kukułki z Wolan. Zresztą sami Państwo posłuchajcie. Czy to było przekleństwo? Nie, to nie było przekleństwo, to był furman. A dlaczego to tak wyszło? To wyszło. Czym to jest spowodowane? Niczym, to wyszło furman. Furman, bo ja jestem furman. Ja myślałem, to przefurgam. Ja myślałem, że w takim folklorze ludowym takie słowa, przekleństwa również występują. Nie, u nas tego nie ma, u nas przekleństw nie ma.
Od lat zespołem Kukułki z Wolan na różnego rodzaju prezentacje ludowe wspólnie z zespołem jeździ sołtys wsi z Wolan. Jestem związany z tym zespołem, ponieważ od samego początku jeszcze, jak w tym zespole śpiewała moja żona, ale już w tej chwili nie śpiewa. Jestem na każdej imprezy z nimi jeżdżę, one tak się czują tak lepiej, swobodniej. Bają się pani te zespoły? Bają się. Ten jeden szczególnie, tylko nie wiem jak się nazywa. Skudowy. Skudowy ten. Te panie. Bardzo mi się podobał te panie. Takie wesołe przyśpiewki, bardzo ładne. Ciekawy, no wszystkie są fajne, no najbardziej to chyba, jaki to był? Nie pamiętam. Skudowy? Szaliewa chyba. Mi góralski. A dlaczego? Nie wiem. Lubisz górali? Nie, górali nie... Nic o nich nie wiem. No właśnie tak, w pierwszy raz ich widzieliśmy i się po prostu mi spodobała ich muzyka. Podobał ci się jakiś zespół? Tak, ten sam co... Mojemu bratowi Góralski. Na scenie występowały również takie zespoły jak Siekiereczki ze Starego Gierałtowa, Krajanki z Krajanowa, Niwianki z Niwy i Katarzynki ze Ścinawki Średniej. Leć senutko, leć we świat, kanek cię posłała i powiedz mojej mamie, co by nie płakała, co by se nie płakała, nie narzekała. Dodatkowymi atrakcjami dla publiczności był pokaz kulinarny w wykonaniu Waldemara Załuskiego. Prezentowane były również stoiska z produktami regionalnymi oraz odbywała się degustacja chleba z tradycyjnego wypieku. Na zakończenie ósmych prezentacji zespołów ludowych Ziem Pogranicza Róża Kłodzka wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy, a najlepsze trzy zespoły otrzymały dodatkowe nagrody finansowe. Pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół Harnaś z Radkowa, drugie Katarzynki ze Ścinawki Górnej, a trzecie Hejszowina z Kudowy Zdroju. Powiem tak, trudno było określać na wstępie faworyta. Według oceny kilkunastoosobowego jury ten zespół Harnasie wygrał tą rywalizację. Ale myślę, że nie do końca. Wygrały wszystkie zespoły, bo jak był pan świadkiem przecież tego wydarzenia i to jest bardzo ważne, że państwa telewizja chce to pokazywać i to pokazuje, bo czasami mam wrażenie, że nie wszystkie telewizje tego chcą. Także tutaj chcę też wam bardzo podziękować. Myślę, że faworytów nie było. W trakcie okazało się jednak, kto wygra. Jeszcze raz podkreślam. To o nim nie do końca o miejsca chodzi. Chodzi o kulturę, o tradycję polską i te 9 zespołów, które były, to były zespoły, które były wygranymi zespołami dla nas tak naprawdę, dla nas, dla naszych dzieci. I jak zacytowałem podczas pewnego podsumowania, młodość jest w sercu, a tradycji trzeba pilnować i pielęgnować. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.